No to teraz dzisiaj przedstawię Wam, jakie mam trasę. Dzisiaj mam 7 km zaledwie do firmy i z powrotem, i tak 3 razy w ciągu dnia, czyli nuda. Strefa przemysłowa, tu są takie duże firmy. Miasteczko jest małe, ale ma dużą cukrownię, która chyli się ku upadkowi. Ma Al Zapon teraz naprzeciwko, ma Würth. Al Zapon to są panele, to jest duża bardzo firma, tak samo przemysłowa. Dworzec PKP SNCF, czyli PKP. Jakiś bar po prawej stronie. Szajse. Tutaj nacjonalka, czyli taka dwupasmówka.
nagrywam, to jest 1/6 mojej pracy, to znaczy z tej firmy do mnie do firmy, albo raczej na odwrót, z mojej firmy do tamtej firmy, powrót i tak 3 razy w sumie. Ostatni przejazd przed 4:00, drugi przejazd w południe, a pierwszy o 8:00. No, w międzyczasie nie ma co robić, także trzeba coś ściemniać. Nie wiem, sprzątać, ja już wysprzątałem ten kamion, jest czysty jak nie wiem co. Jakaś sama w masce FFP2 na dodatek. Tragedia, co się dzieje, naprawdę. Co zrobili? Powywracali świat do góry nogami, naprawdę. Gdyby to była szczepionka prawdziwa, to już by dawno dali spokój. Ale to jest broń. Jest jak wojna. Wojna z narodami, wojna z dotychczasowym sposobem, stylem życia, z dotychczasowymi wartościami. Ale mam nadzieję, że im się nie uda, tym złoczyńcom masońskim. Będzie jak w Bułgarii, w Kazachstanie, że ludzie w końcu nie wytrzymają i rozgromią ich, rozpierniczą na 4 strony świata. Pójdą, będzie Norymberga 2, zostaną skazani jak zbrodniarze wojenni, bo nawet Macron powiedział, jesteśmy na wojnie. On est en guerre. No właśnie, na wojnie, dobrze powiedział. Oni wiedzą, co mówią. Morawiecki powiedział, Nowy Ład. No właśnie, Nowy Ład. Nowy Polski Ład. A to znaczy, że jest to część światowego Nowego Ładu. New World Order. I tylko trzeba być naprawdę bardzo, bardzo zahipnotyzowanym, żeby tego nie zauważyć. Bardzo. Każda normalnie, przeciętnie, inteligentna osoba to powinna zauważyć. Jeśli nie jest otumaniona przez swoją pychę wykształcenia, albo przez media oficjalne. Cmentarz, tu wjeżdżam do wioseczki, gdzie jest moja firma i tutaj mam zalecenie, żeby jechać 30 na godzinę przez całą wioskę. Nie mam sprawy, będę jechał, bo oni mają takie narzędzia, że oni na podstawie geolokalizacji potrafią widzieć, w jakim miejscu, z jaką prędkością jedziesz. Także jadę sobie 30 na tempomacie i dziękuję. Dostałem już zresztą za szybszą jazdę przez wioskę, chociaż jechałem 40 na godzinę, czyli prędkość dozwoloną, dostałem ostrzeżenie od szefa, ale drugiego nie dostanę, bo jeżdżę 30 na godzinę. I niech mnie pocałuje w 4 litery. Jak mi teraz coś powie, to powiem, żebym sobie najpierw dobrze sprawdził w swoim systemie prędkość na podstawie lokalizacji, a potem niech dopiero sobie coś, tam jakieś uwagi do mnie ma. Jest najlepszej jakości, jest bardzo połatana, są studzienki, prawie tak jak w Polsce droga taka. I też nie ma się co dziwić, bo tutaj od kilkudziesięciu lat jeżdżą ciężarówki do tej firmy mojej. Codziennie są tu, jest tu kilkanaście ciężarówek, niektóre obciążone na maksa, 44 tony się zdarzają, więc nie ma się co dziwić. Przekraczam 30, a jechałem 36, ale nie szkodzi. Znowu jadę 30.
zawsze sobie nadstawiam tempomat 30 na godzinę i jadę. Po lewej stronie jest boisko, tego nie widać akurat, stadion, a ja zbliżam się do strefy, malutkiej strefy przemysłowej tej wioski, bo to jest wioska mała. A jako, że jest to mała wioska, także i strefa przemysłowa jest malutka. Są tam trzy firmy bodajże, albo cztery maksymalnie. 30 na godzinę, piękne słońce wschodzi, już znaczy wzeszło, ale nie widać, ale ładnie prześwituje. I c'est bon. I dojeżdżam do firmy, tutaj, o, tu się zaczyna moja firma, mechanik tutaj pracuje, teraz jest burdel na placu, bo jest za dużo materiału przywieźli, nie wiem po co tak w ogóle robią matołki. Jedna firma po lewej, Canicat & Co na wprost, tutaj dźwigi jakieś, to chyba trzecia firma, a ja skręcam do czwartej mojej firmy i to wszystko. Samochody kierowców, tutaj kierowcy stawiają samochody swoje. No i tak, tu gdzie mają być ciężarówki, oni stawiają jakieś palety. Niedługo to nie będzie żywcem się gdzie stanąć. Tu jest jeszcze wolne, ale na razie stanę tu, bo dzisiaj mam jakąś inspekcję, a tam widać budują halę, właśnie dojechałem. Dzisiaj mam jakąś inspekcję, ogólny taki ogląd ciężarówki, więc kończę. Hej.